Chwała Bogu. Chwała Bogu. Pan Jezus w jednej z Ewangelii powiedział: uważajcie, jak słuchacie. I pamiętam historię, którą opowiadałem już raz z tego miejsca, kiedy miałem możliwość pojechać w gości do jednego zboru, ale wcześniej, przed tym wyjazdem, miałem możliwość rozmawiać z jednym z braci ode mnie ze zboru. On razem ze mną należał do młodzieży i zwierzał mi się ze swojego życia. Opowiadał, co u niego jest, opowiadał, co przeżywa, opowiadał, jak wygląda mniej więcej jego życie. Po prostu pozwierzał mi się. I pamiętam, kiedy pojechałem w gości do tej społeczności, usiadłem, jak wszyscy, w ławce i zacząłem słuchać Słowa Bożego. Tam był taki styl prowadzenia nabożeństw, można powiedzieć, że było jedno kazanie podczas całego nabożeństwa, jedno dłuższe, około godziny czasu, a więc kiedy były te pieśni, później modlitwy i przyszedł czas słuchania Słowa Bożego, ja słuchałem tego kazania, które było. I ten brat, który mówił, on mówił w takim temacie, który dla mnie osobiście idealnie pasował na problem tego brata, który mi się zwierzał. I sobie myślę, kiedy słucham tego kazania, dobrze, że ja tu jestem, ale lepiej by było, gdyby ten brat tutaj był. Bo te kazanie dzisiejszego dnia to jak do niego. Te wszystkie myśli, te wszystkie słowa, to wszystko idealnie pasuje pod jego życie. I z jednej strony słucham tego kazania, a z drugiej strony myślę sobie, no cóż, szkoda, że jego tu nie ma, bo to słowo dla niego. I kiedy ja tak rozmyślałem o tym, takie refleksje miałem w swoim sercu, ten kaznodzieja w pewnym momencie mówi takie zdanie: w tym czasie, kiedy ja tak myślę. I on mówi: może ty jesteś na tym miejscu i myślisz sobie, o jak dobrze by było, gdyby był tutaj ten brat. Bo gdyby on usłyszał to słowo, to ono idealnie pasuje do jego życia. A ten brat mówi: ale to słowo Pan Bóg kieruje do tych, którzy są na tym miejscu. A więc ty przysłuchaj się, co możesz wziąć dla siebie i dla swojego życia. I wiecie, mnie jakby otrzeźwiło w pewnym momencie. Przestałem myśleć, że szkoda, że jego tu nie ma, ale zacząłem myśleć, jak to słowo pasuje do życia mojego i co ja mogę z niego wziąć. I Pan Jezus powiedział: uważajcie, jak słuchacie. Oto, bracia i siostry, kiedy przychodzimy do domu modlitwy, powinniśmy nastawić się na słuchanie i uważać, jak słuchamy. I słuchać tak, jak mówili apostołowie: Panie, czyż nie ja? Kiedy Pan Jezus powiedział, że jeden z was mnie wyda. I kiedy będziemy słuchać Słowa Bożego, będziemy zastanawiać się, czy to nie o moim życiu, czy to nie o mnie mówią, czy to nie do mnie kieruje Pan Bóg to słowo, żeby mogło coś się zmienić w życiu moim. List Piotra chciałbym odczytać. Drugi list świętego Piotra, 3 rozdział i 2 wersety. Drugi list świętego Piotra, 3 rozdział i 9. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. I werset 15. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Do tego miejsca. Przypomniała mi się taka historia z życia jednego człowieka. On nazywał się Andrzej. Opowiadał w wielu miejscach to świadectwo, między innymi także na Zburzu, na Ukrainie. I mówi, że kiedy on miał 6 lat, jego ojciec był pastorem w jednej społeczności, w jednym zborze. Oni mieszkali bardzo blisko lasu, dokładnie bardzo blisko tajgi. I kiedy on bawił się razem z innymi dziećmi, jednego razu zaszedł do tej tajgi. Ale kiedy do niej zaszedł i zorientował się, że chciałby wrócić,
Wszystkie drogi w tym lesie, w tej tajdze wyglądały dokładnie tak samo. I gdziekolwiek nie popatrzył, widział te same drzewa, te same rośliny, te same drogi, wydawałoby się. I gdziekolwiek nie patrzył, wszystko to samo. Ale postanowił szukać jakiegoś drogi powrotu, drogi do domu. I kiedy zaczął iść, mija czas, mijają chwile, ale okazuje się, że z tego lasu wyjść mu się nie udaje. Idzie w jedną stronę, tam nie ma wyjścia drogi do domu. W drugą stronę, tam nie ma wyjścia drogi do domu. W kolejną stronę, tam nie ma wyjścia drogi do domu. 6-letni chłopczyk, 6-letnie dziecko, same w tajdze w lesie. I mówi, że kiedy on szukał tej drogi wyjścia, zaczęło się powoli ściemniać, mijał czas, mijały chwile. On nie potrafił znaleźć drogi wyjścia, a na domiar tego zaczął deszcz padać. On był ubrany w taką zieloną kurtkę, pod spodem miał białą koszulkę, biały t-shirt. I kiedy ten deszcz zaczął padać i ten chłopczyk w tej tajdze, w tym lesie, szukając dla siebie schronienia, tak przemógł, że ta jego biała koszulka, ona zafarbowała od tej zielonej kurtki i stała się całkowicie zielona. On kiedy szukał swojego miejsca dla siebie, żeby się gdzieś schronić, ten deszcz, on na tyle mocno padał, na tyle obficie padał, że całe to dziecko zmoczyło aż do suchej nitki. Ale w końcu w pewnym momencie on patrzy, kiedy już było dosyć ciemno, taki słup betonowy w środku tajgi, mówi, takie miejsce, do którego jakby mógłby się schronić. On mówi, zaszedł tam pod ten słup, cały betonowy, wylany w środku tajgi. On mówi, i tam się schronił przed deszczem. I tam zapadła noc. Ale jego rodzice, kiedy przyszedł czas, że dziecko powinno wrócić do domu, bawiące się razem z innymi, nie wróciło, zaczęli się martwić, pytać sąsiadów w wiosce, czy ktoś widział to dziecko. I ktoś doniósł im, że widzieli, jak to dziecko weszło do tajgi, do lasu. On mówi, że kiedy on to jakby usłyszał, poszedł wezwać pomoc, żeby to dziecko szukali, bo już była noc. Tam byłem, jakby uruchomili pewną brygadę ludzi, jak dobrze pamiętam, wojska, żeby to dziecko poszukać, bo już noc zapadła. Mówi, poszli przeszukiwać, a on sam jako ojciec postanowił pójść do domu, wszedł na górne piętro, zamknął drzwi za sobą, skłonił swoje kolana i mówi, Boże, ja będę modlił się do tego momentu, kiedy Ty pozwolisz mi zobaczyć powtórnie mojego syna i powrócisz go z tamtej tajgi, z tamtego lasu. Ja będę modlił i pościł się, i pościł. On dał zdać także zborowi, zbór także modlił, zaczęli pościć, żeby to dziecko ono wróciło i żeby te służby specjalne, one mogły to dziecko znaleźć. Ale okazuje się, szukają jeden dzień bezskutecznie, szukają drugi dzień bezskutecznie, szukają trzeci dzień bezskutecznie tego dziecka. 6-letni chłopak zaszedł do tajgi i przez 3 dni nie wraca. Ale on mówi, to dziecko mówi, że kiedy ono było pod tym słupem betonowym, kiedy ten deszcz tak mocno padał, on mówi, tam nieraz pod tym słupem betonowym takie przebłyski były. Mówi, nagle tutaj coś się takiego jakby wije, z drugiej strony coś się wije, takie światło pada, z innej strony jakby coś się wije, takie światło pada, a to dziecko nie wiedziało, że ono weszło pod słup betonowy, który prąd przewodził wysokiego napięcia z jednego miejsca na drugie. I kiedy ten deszcz tak mocno padał, to jakby ten prąd, on także padał na ziemię i on zamieniał się w takie widoczne, jakby coś wijącego się. Potrafimy sobie to wyobrazić. I to dziecko pod tym słupem betonowym, ono tam spędziło te dni, ale ten deszcz, on nie padał. I ten brat, kiedy opowiadał to świadectwo, on mówi, ja jako dziecko z rodziny wierzącej patrzyłem na to, byłem tam pod tym słupem betonowym, bardzo chciałem wrócić do rodziców swoich, zobaczyć ich ponownie, ale ten deszcz tak mocno padał, że nie wychodziłem stamtąd. I myślę sobie i pomodliłem się tak, Panie Boże, kiedy Ty zakręcisz w końcu ten kurek w niebie? Kiedy w końcu przestanie padać ten deszcz?
żebym ja mógł stamtąd wyjść. I ten deszcz przestał padać po 3 dniach. 3 dni padał deszcz, a on był pod tym słupem betonowym, nie jedząc, można powiedzieć, nie pijąc, 6-letnie dziecko. Ale mówi, w pewnym momencie ten deszcz przestał padać. Mówi, on wyszedł, popatrzył i myśli sobie, w którą stronę pójść, żeby wrócić do domu. I pomodlił się, Panie Boże, ja proszę Ciebie, Ty daj, żebym ja jakoś mógł wrócić do domu swojego. On mówi, w tym momencie, kiedy to dziecko zaczęło iść, patrzy, jakiś człowiek idzie. Zobaczył to dziecko, podchodzi do niego i pyta się, a co ty tutaj robisz? W środku tajgi, w lesie. A on mówi, zgubiłem się i nie potrafię znaleźć drogi wyjścia i pod tym słupem tutaj niedaleko spałem. On mówi, słuchaj, a gdzie ty mieszkasz? On podał nazwę tej miejscowości, tej wsi, w której mieszkał. A on mówi, ten człowiek, ja wiem, gdzie ona jest. Jeśli chcesz ze mną pójść, ja mogę ciebie tam zaprowadzić. A on mówi, pójdę. Wziął go za rączkę, tego człowieka, i razem zaczęli iść przez tą tajgę do tego momentu, aż z niej wyszli. A kiedy wyszli z tej tajgi, rozmawiali ze sobą, i ten chłopczyk mówi do niego, o, że on jakby poznaje, zadaje mu pytanie ten dorosły człowiek, czy ty poznajesz już mniej więcej, gdzie jesteś? A to była, jak dobrze pamiętam, miejscowość obok. Mówi, tak, poznaję. A czy jesteś w stanie już wrócić sam do domu? A on mówi, jestem w stanie. A on mówi, to idź, wracaj. A on wtedy mówi, a może pan, on mówił dokładnie, wujek, poszedłby ze mną, żebym ja mógł pokazać, kto mnie z tajgi wyprowadził. A on odpowiada, nie, mi nakazano iść do tego momentu i dalej iść nie mogę, ale ty wracaj sam. I kiedy on wrócił do domu swojego po 3 dniach, on opowiedział to swoim rodzicom, oni oddali Bogu chwałę i powiedzieli, Panie Boże, Ty posłałeś anioła swojego pośrodku tajgi, żeby wyprowadził dziecko nasze i Ty pozwoliłeś nam oglądać je. I bracia i siostry, kiedy ja wspomniałem na to świadectwo, pomyślałem sobie, my byliśmy takimi dziećmi w tajdze tego świata. Oto nie było drogi wyjścia dla nas. Oto nie było możliwości zawrócić z drogi swojej i znaleźć drogi wyjścia, żeby znaleźć radość, żeby znaleźć szczęście, znaleźć błogosławieństwo. Ale Pan Bóg postanowił posłać posłańca swojego, o którym dzisiaj było przeczytane w księdze Malachiasza. Powiedział, ja poślę posłańca swojego, anioła swojego na ziemię, aby on mógł wyprowadzić ludzi z tajgi świata tego, aby mógł ich poprowadzić do zbawienia, aby mógł ich poprowadzić do życia wiecznego. I on posłał Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który mnie i ciebie dobrotliwą ręką swoją, jak ten człowiek, to 6-letnie dziecko, wziął za rękę i wyprowadził z tajgi świata tego i pozwolił nam dać nowe życie. I Jemu za to chciałoby się powiedzieć chwała Tobie. Jemu za to chciałoby się powiedzieć chwała Bogu. On nas wyprowadził i dał nam nowe życie. Ale bracia i siostry, ja zwróciłem uwagę, co było powiedziane. Było powiedziane o granicach. I oto zastanawiam się, do kogo Pan Bóg dzisiejszego dnia postanowił skierować to słowo. Wyprowadził Cię Pan Bóg Wszechmocny dłonią swoją z granic tajgi, z tego świata. Postawił Twoje nogi na sprawy Królestwa Bożego, ale Ty postanowiłeś w życiu swoim przekroczyć Boże granice, które On wyznaczył przez słowo swoje i przez rękę swoją. I oto Pan Bóg nie chciałby, żeby tak było. Ja w ostatnią niedzielę opowiadałem króciutkie świadectwo, kiedy zostało mi 3 minuty drogi do wyjścia, żeby pojechać do pracy i pomodliłem się, żeby Pan Bóg przemówił do mnie przez słowo swoje, kiedy jeszcze je otworzę. I dotknęło mnie słowo, które było zapisane na temat Heroda, na temat Zacheusza. Dzieliłem się nim na niedzielnym zgromadzeniu, ale chciałbym na jedną myśl tam zwrócić uwagę i później coś uzupełnić, coś powiedzieć. Oto wspominałem, że o Herodzie jest napisane, że Herod miał pragnienie, aby zobaczyć Jezusa,
Tak Pismo Święte mówi, ale on z tym pragnieniem nic nie zrobił. On nie zrobił żadnych kroków, żeby spotkać się z Panem Jezusem. On nie dołożył żadnego wysiłku i starania, żeby spotkać się z Nim. Ale nadarzyła się okazja, sami przyprowadzili Pana Jezusa do Niego. I choć on miał pragnienie zobaczyć Jezusa i zobaczył Go, to jest napisane, że Pan Jezus w jego otoczeniu milczał. Ale był wcześniej człowiek, o którym pisze Słowo Boże, nazywał się Zacheusz. On również miał pragnienie widzieć Jezusa. On miał pragnienie zobaczyć Jego, ale on postanowił coś zrobić. Wszedł na drzewo sykomory i kiedy Pan Jezus przechodził tamtędy, sam zatrzymał się. Spojrzał w górę i powiedział: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dzisiaj chcę przebywać w domu Twoim. Było pragnienie u Heroda widzieć Jezusa, było pragnienie u Zacheusza widzieć Jezusa, ale Herod nic nie zrobił i Pan Bóg milczał do niego. Ale Zacheusz pragnął widzieć Jezusa i Pan Bóg przyszedł do niego, przemówił do niego i zmienił jego życie. I wiecie, ja sam bardzo mocno przeżyłem to słowo, że kiedy w człowieku jest pragnienie, ono powinno za sobą coś nieść, jakieś dzieło, jakąś pracę. Ale kiedy był post zborowy, położyłem się spać i zasnąłem, śni mi się sen, który bardzo mocno dotknął mojego serca. Opowiadałem go mojej małżonce. Miałem w tym śnie takie ogromne pragnienie, żeby pojechać na Ukrainę, żeby odwiedzić tych braci, których znam, te nabożeństwa. Miałem takie ogromne pragnienie w tym śnie tam pojechać. I kiedy przyszedł czas, że mieli po mnie bracia przyjechać, dokładnie widziałem, jacy to byli. I kiedy oni podjechali do mnie na wyznaczoną godzinę, na którą się umówiliśmy, żebym ja wszedł razem z nimi do samochodu i pojechał na Ukrainę, ja, kiedy oni już dzwonią do mnie, że są na miejscu, żebym schodził, ja miałem jechać ze swoją najmłodszą córeczką Julią. A jak to jest z takim małym dzieckiem, że trzeba trochę tych rzeczy spakować i być przygotowanym na każdą okoliczność. Nieraz trzeba po 2-3 razy dziennie wymieniać ubiór, dziecko coś je, ubrudzi się, chodzi, przewróci się, trzeba zmieniać pampersy, jakieś kosmetyki i tak dalej, i tak dalej. I ze względu na to, że miałem jechać ja z nią, kiedy oni zadzwonili do mnie, że już są pod blokiem, ja myślę sobie, jeszcze wszystkiego nie spakowałem przecież. Mówię do żony swojej: słuchaj, jeszcze tego nie ma, tego szybko dawaj, bo oni już czekają. Ona pakuje mi, pakuje, spakowała to. Ja myślę sobie, ale jeszcze tego zapomniałem, jeszcze to spakujmy dla niej, to spakujmy, żebym ja był przygotowany na to. Patrzę, czas mija, minuta, dwie, trzy, pięć, dziesięć. Ja mówię: słuchaj, oni już na mnie czekają, szybko by trzeba było, żebym ja już poszedł. Moja żona tam zaczyna ją pakować dalej. Ja sobie myślę, toż to ja zapomniałem jeszcze sam dla siebie wziąć, żeby się ogolić tam na miejscu, żeby się wyperfumować. Szybko szukam kosmetyczki, nie potrafię jej znaleźć nigdzie. Patrzę, czas leci, oni czekają, dzwonią. Ja mówię: słuchajcie, czekajcie jeszcze chwilę, jeszcze z 5 minut i już zaraz będę. Moja żona spakowała mi to wszystko. Ja mówię: słuchaj, jeszcze tego zapomnieliśmy spakować dla niej. Ona znowu idzie szukać. Ja myślę, ja jeszcze tego nie spakowałem. Znowu idę. I co mam wychodzić? Cały czas mi się przypomina, że czegoś nie spakowałem, czegoś nie mam i nie będę przygotowany. Jeszcze muszę to zrobić. I patrzę na zegarek. Mija 60 minut czasu, od kiedy oni po mnie przyjechali, a ja im z 50 minut temu mówiłem: jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut. Oni dzwonią, ja: jeszcze 5 minut, a cały czas ten czas mija. I w końcu, kiedy minęła cała godzina, ja powiedziałem do żony: wiesz co, oni już pojechali. I miałem ogromne pragnienie pojechać razem z nimi. Oni przyjechali, czekali, tak długo czekali, że aż pojechali. I kiedy obudziłem się z tego snu, pomyślałem sobie: Boże, ja dziękuję Tobie za jedną rzecz. Ta refleksja, ona bardzo mocno dotknęła się mojego serca. Że Ty nie jesteś jak człowiek.
I kiedy ja rozmyślałem na temat tego snu i zastanawiałem się, jaką myśl można by było z niego wyciągnąć, to przychodzi taka refleksja do serca mojego. Ja nie jestem jak człowiek. Ja jestem tym, który będzie czekał na człowieka, jeśli w jego sercu jest pragnienie. I oto kiedy ta myśl przyszła do serca mojego, przypomniało mi się też to słowo, że Pan, On jest tym, który zwleka. Ja pamiętam, kiedy pojechaliśmy na Ukrainę jednego dnia, jeden z braci powiedział, słuchajcie, o godzinie 8:00 wyjeżdżamy do zboru i żeby nikt się nie spóźnił. Myśmy wszyscy przygotowali się, nastawili budziki, ale wiecie, jak to od jednego miejsca do drugiego się jeździ, w gości człowiek zmęczony, to jak budzik zadzwonił, połowę obudziło, połowę nie obudziło, a była nas tam dość duża grupa i kiedy wybił ten czas, ja patrzę, jest budzik, szybko wyłączyłem go, pobiegłem do łazienki, szybko się oporządziłem, ubrałem, godzina 8:00, stoję przed samochodem, stoi ten brat, ale żaden inny, ale oprócz mnie i jego nikt inny nie stoi. I myślę sobie, no tak, no ale teraz łazienka zajęta, ktoś tam dłużej troszkę spędzi czasu, to drugi nie ma możliwości. I tak spirala cała się napędza, że jeden później nie jest w stanie, kolejny nie jest w stanie przyjść. I ja mówię, bracie, powiedziałeś, że o godzinie 8:00, jeśli nikogo nie będzie, ty wsiadasz do samochodu i jedziesz. To co robimy? Jedziemy czy czekamy na nich? A on mówi, wiesz, mówiłem tak wczoraj, że o godzinie 8:00 wsiądę i pojadę. Mówi, ale wiesz, co jest napisane w Ewangelii Mateusza, że oblubieniec też zwlekał ze swoim przyjściem. To ja jak on będę zwlekał ze swoim odjazdem. Mówi, i poczekamy, aż wszyscy przybędą. I tak też zrobiliśmy. Minęło troszkę czasu. Minęło troszkę minut, wszyscy przybyliśmy i odjechaliśmy. Bracia i siostry, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz dzisiejszego dnia. Pan Bóg, On wyprowadził nas z tajgi tego świata i wyznaczył dla nas granice przez słowo swoje, których naród Boży przekraczać nie powinien. Ale może okazuje się, że ja i ty w życiu swoim przekraczamy pewne granice, które Pan Bóg nakazał i mi i tobie przestrzegać. I chociaż człowiek chciałby, żeby to się w nim zmieniło, nie potrafi. Choć człowiek chciałby, żeby uległo to przemianie jakiejś, nie udaje się. I człowiek nieraz dochodzi do takiego momentu, w którym opuszczają się całkiem jego ręce i mówi, Boże, ja mam pragnienie. Boże, ja chciałbym, żeby zmieniło się to w życiu moim, ale ono się nie zmienia. I nieraz opuszczają się ręce ludziom i mówią, ja już dalej nie będę się starał, ja już dalej nie będę czynił jakiegoś działania, bo i tak mi się nie udaje. Mam pragnienie, mam chęci, ale co z tego, jak się nic nie zmienia w życiu moim? I nieraz słyszałem, jak ludzie mówią, po cóż dalej toczyć walkę, toczyć bój i starać się, skoro mam pragnienie w sercu swoim, ale nie dochodzi do żadnej przemiany. A oto Pan Jezus, Pan Bóg w swojej miłości, On mówi, ja jestem tym, który zwlekam. Ja jestem tym, który cały czas wyczekuje na człowieka. Jest napisane, że ludzie, oni mówili, oto Pan zwleka ze swoim przyjściem. A Pan mówi, ja czynię to z jednego powodu, ze względu na człowieka, bo chcę, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jest napisane cierpliwość naszego Pana. Uważajcie za ratunek. Bracia i siostry, ja nie wiem, z czym wy się toczycie bój, z czym wy toczycie walkę. Może nieraz przez to opuszczają się ręce wasze, że wiecie, że powinniście robić to albo tamtego nie robić, ale z jakiegoś powodu sił nie ma i może opuszczają się ręce, ale Pan Bóg, On mówi, ja jestem tym, który będę czekał na człowieka. U mnie jest wielka miłość do człowieka, u mnie jest wielka łaska do człowieka i ja okazuję cały czas cierpliwość. Jeśli w tobie jest pragnienie, to ja nie jak człowiek, który przyjadę, mija 60 minut i odjeżdżam. Nie,
Ja zaczekam na Ciebie. Ja zaczekam na Twoje życie, na Twoją modlitwę, na Twoje westchnienie, na Twoje wołanie. Dlaczego? Bo ja nie jestem jak człowiek. Ja jestem tym, który ma wielką miłość do narodu swojego. Po to On zszedł na ziemię, po to ofiarował życie za mnie i za Ciebie, dlatego, że chcę je doprowadzić, aby we mnie i w Tobie był obraz Syna Bożego. I dlatego ja wdzięczny jestem Panu Bogu za Jego wielką cierpliwość. Ale jeśli On powiedział o swoich granicach, nie poddawajmy się, walczmy, a On chce dać dla mnie i dla Ciebie swoje zwycięstwo. Ja bym chciał, abyśmy skłonili swoje kolana, pomodlili się do naszego Boga, podziękowali za Jego wielką cierpliwość i szukali siły dla swojego życia, do przestrzegania Bożych granic. Amen.